Nasza Polska Credit Union oferuje obecnie mortgage 5-letni zamknięty ze specjalnym oprocentowaniem 3,75%. Skorzystaj z okazji. Telefon 1-888-558-5506. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Red Bay Lodge oferuje relaks i wypoczynek w niepowtarzalnej scenerii lasów i jezior na Bruce Peninsula. Ośrodek otwarty cały rok. Rezerwacje pod numerem telefonu 1-800-750-4435. Promocyjne ceny dla Polonii. Malicki & Malicki jest dynamiczną firmą prawniczą, która już od ponad 50 lat świadczy usługi osobom indywidualnym, rodzinom oraz firmom. Numer kontaktowy 905 274 1650. Urszula Urbańska z firmy Go West oferuje pisemną gwarancję, że sprzeda Państwa dom w ciągu 30 dni. Jeśli dom zostanie sprzedany po upływie tego terminu, to usługa jest bezpłatna. Telefon do Urszuli Urbańskiej 416 456 7683. Wojtek Stasieczek, znany architekt, kontraktor i sprzedawca domów, zaprasza do współpracy. Całkowity serwis, projekty, wykonawstwo oraz nadzór budowlany. Telefon 416-252-97-77. Super oferta Polski Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. Tylko 2,5% na pożyczkę hipoteczną 5-letnią convertible. Tylko 2,5%. Już dziś skorzystaj z tej wyjątkowej okazji. Zapraszamy do naszej Credit Union. W ramach cyklu prezentacji oddziałów Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza przedstawimy Państwu pracę biura mieszczącego się przy Bloor Street West w Toronto. Rozmowy przeprowadziła Renata Ullman. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w oddziale Credit Union na Bloor Street West w Toronto. Mam przyjemność rozmawiać z menadżerem oddziału, panią Krystyną Dziadkowiec. Pani Krystyno, od jak dawna istnieje ten oddział? Dzień dobry Państwu. Historia naszego oddziału to już jest ponad 32 lata. W latach 70. w Toronto istniały tylko dwa oddziały. Jeden to był w centrum miasta przy ulicy Denisa, a drugi oddział to był Roncesvalles. A w tychże latach ludzie z okolic Queen West zaczęli przemieszczać się do Etobicoke, bo tutaj było troszeczkę taniej dla nich kupić mieszkanie czy dom. Wiązało się to oczywiście z powstaniem nowych sklepów i firm polskich w tym rejonie. Był to sygnał dla ówczesnego zarządu naszej Credit Union, aby pomyśleć o otwarciu trzeciego z kolei oddziału w tym właśnie rejonie. 19 lutego 1979 roku w obecności władz kościelnych i wielu zacnych gości ksiądz Stanisław Puchniak oficjalnie przeciął wstęgę, otwierając oddział. Lokalizacja nowego oddziału Migracja Polonii sprzyjały rozwojowi oddziału mieszczącego się tuż przy skrzyżowaniu głównych arterii w sąsiedztwie stacji metra Royal York. Pomimo dużej konkurencji, bo inne banki również otwierały tu swoje biura, oddział przy Bloor Street rósł. Dzięki naszym członkom oraz oddanej pracy wielu pracowników, dyrekcji, menadżerów, na dzień dzisiejszy aktywa naszego skromnego biura wynoszą ponad 33 miliony. Mamy wspaniałą klientelę i udzielamy naszych usług dla około 3 tysięcy kont. Powstaliśmy jako trzeci z kolei oddział i z dumą tutaj muszę powiedzieć, że utrzymujemy się na tej pozycji pomimo dużej konkurencji wielu nowo powstałych oddziałów, na przykład w Mississauga. Mam przyjemność przedstawić panią Aleksandrę Kwaczek, która jest długoletnim członkiem naszej Credit Union. Pani Aleksandro, jak to się zaczęło, że została pani członkiem Credit Union? Jak dawno temu? O, już bardzo dawno. To jeszcze było na samym początku, kiedy oddział był przy Roncesvalles i tam już należałam. Później, gdy się przeniosłam do, już zamieszkałam Etobicoke, a ten oddział się otworzył, no to przynależy tutaj i powiem, że z przyjemnością przychodzę, ponieważ tutaj zastałam dobrą, przyjemną atmosferę, jest profesjonalizm, no i panie są miłe, przemiłe są, także
z przyjemnością tutaj bywam. Kolejnym klientem tego oddziału jest pan Arkadiusz Wolski, który ma tutaj swoje konta personalne i biznesowe. Jak długo jest pan już członkiem Credit Union? No, z jednym kontem 10 lat, a z drugim 8 lat. Także no już dosyć długo. Jedno z kont zostało przerzuconych z Mississaugi tutaj, dlatego że ze względu na to, że się przeniosłem, także jest bardzo blisko. No i cenię sobie tą polską gościnność. Polski tak zwany dotyk, no i generalnie, że wszystko można załatwiać. Panie mnie bardzo znają, że ja w zasadzie wpadam i wypadam, ale wszystko jest zrobione 2-3 minuty i wszystko jest tip-top. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. I ze mną pani Małgorzata Onaszkiewicz, która jest członkiem Credit Union już od 10 lat. Pani Małgorzato, jak to się zaczęło, pani członkostwo z Credit Union? Przyprowadziła mi tutaj mama, bardzo mi się tu spodobało, więc zaczęłam tutaj, przeniosłam swoje konto i jestem tutaj od 10 lat. Jestem bardzo zadowoloną klientką, szczególnie dlatego, że bardzo miła jest obsługa i bardzo profesjonalna, jak również dostaliśmy tutaj pomoc w uzyskaniu kredytu. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, no i zadowoleni. Pani Małgorzato, a z jakich konkretnie usług korzysta pani w tym oddziale? Więc mam tutaj US account, mam tutaj również normalne konto saving, a także mam tutaj pożyczkę, którą mam z mamą i to jest mortgage. Także z takich mniej więcej usług korzystamy tutaj. Należy tutaj także moja rodzina, moje kuzynostwo, także jesteśmy bardzo zadowoleni z serwisu, jaki tutaj otrzymujemy. Mam przyjemność rozmawiać z Jakubem, który jest studentem high school i który aktywnie gra w futbol amerykański w drużynie Mississauga Warriors. I właśnie dowiedziałam się niedawno, że drużyna twoja wygrała mistrzostwa w Ontario w levelu juniorów. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jakub, powiedz, od jak dawna należysz do Credit Union? A jestem w Credit Union od dziecka. Ja i moje siostry mamy konta CYS dla dzieci i młodzieży. Z jakich form bankowania korzystasz najczęściej? Najczęściej to używam mobilny system bankowania poprzez iPhone, iPad i iPad Touch. A dlaczego właśnie lubisz tę formę bankowania? No jest bardzo wygodny, niezawodny, bezpieczny. Daje szybki dostęp do operacji bankowych i najbardziej jest bezpłatny. Mam przyjemność przedstawić państwa Anię i Wojtka Biczysko, którzy są założycielami i członkami Rady Dyrektorów Canadian Polish Art Initiative Organization. Panie Wojtku, jak to się zaczęło, przygoda tutaj z Credit Union? Nasza osobista, czy no, pierwszego roku, czyli kiedy przyjechaliśmy do Kanady, czyli to już będzie 20 lat, chyba od razu na wiosnę zapisaliśmy się do banku. No i to tak od tej pory trwa. Oboje mamy konta prywatne, ale od pięciu lat prowadzimy właśnie tę organizację Canadian Polish Art Initiatives. No i konto organizacji jest tutaj, w tym banku, dlatego często bywamy tutaj. Przy okazji składa się tak, że bank jest na trasie z domu do studia, a poza tym to jest najlepsza branż w okolicy. Obsługa jest fantastyczna, także bardzo lubimy tu przychodzić. Zawsze dostajemy informacje, co się dzieje. Możemy tutaj zadzwonić, skorzystać z informacji telefonicznej, jak również skorzystać z maszyny NTM, ale oczywiście my wolimy tutaj przychodzić osobiście i bezpośrednio kontaktować się z naszymi miłymi paniami z banku. Są państwo artystami. Proszę powiedzieć troszkę na temat swojej twórczości. Ja się zajmuję właściwie rzeźbą i malarstwem, realizacją różnych właściwie commissions, które dostaję, a z takiej twórczości bardziej prywatnej to w tym momencie moje rzeźby można obejrzeć przy Museum of Contemporary Art na Queen Street, 952 Queen Street West, i tam są moje trzy rzeźby, jedna duża przed galerią i dwie mniejsze w środku z serii Clouds. Także to, co można zobaczyć z moich rzeźb obecnie, a Wojtek jest rzeźbiarzem i może się przedstawić. No tak, wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi zajmuję się rzeźbą od zawsze i od 20 lat tutaj. Jestem reprezentowany przez dwie galerie, jedną w Clarkson, Mississaudze, Harbour Gallery, druga jest w Nowej Szkocji, w Halifaxie, Studio 21. No cóż, staramy się, to co robimy, staramy się, żeby było zawsze bliskie sztuki. Od paru lat
zajmujemy się promowaniem innych artystów też. No i efektem tego jest Sunnyside Art Show, Sunnyside Juried, cała nazwa jak brzmi? Sunnyside Beach Juried Art Show and Sale, który odbędzie się we wrześniu, 9, 10, 11 września, piątek, sobota, niedziela. I jest to show zorganizowany dla, wystawa zorganizowana dla 70 artystów. Organizujemy tą wystawę, żeby pomóc innym artystom wypromować siebie, sprzedać swoje prace. I na dwóch piętrach organizujemy właśnie tą wystawę. Jest to spectacular, właściwie wspaniałe, wspaniałe venue i mamy nadzieję, że zapraszamy wszystkich. Tak. Pani Krystyno, proszę powiedzieć, jakie usługi finansowe oferuje nasza Polska Credit Union? Z ogromnego wachlarza naszych produktów i usług chciałabym wymienić kilka następujących. A więc konta udziałowe, konta personalne, powiernicze, czekowe, trust, oszczędnościowe różnego rodzaju. Lokaty terminowe, gwarantowane lokaty inwestycyjne, tak zwane GIC, fundusze emerytalne, usługi inwestycyjne, konta dla biznesów z możliwością nocnego bankowania, także konta organizacyjne, konta dla dzieci i młodzieży, tak zwane konta CYS. Zachęcam do otwierania dzieciom, młodzieży i studentom kont, bo jest to jak gdyby pierwsza w życiu dla młodego człowieka lekcja oszczędzania i bankowania. Nasze konta CYS mają wyższe procenty niż na regularnych oszczędnościowych kontach. Konta te zwolnione są z opłat. Jest też możliwość uzyskania linii kredytowej dla studentów. Używanie kart debitowych jest również bezpłatne. A więc rodzice, dziadkowie, zapraszamy do Credit Union otworzyć nowe konto dla dzieci i będzie to pierwsza lekcja oszczędzania. A jeśli chodzi o pożyczki, jakiego rodzaju oferty są proponowane obecnie przez Credit Union? Credit Union oferuje różnego rodzaju pożyczki, personalne, biznesowe, linie kredytowe, także hipoteczne. Mam przyjemność powiadomić wszystkich członków o naszych ostatnich bardzo atrakcyjnych ofertach na hipoteki. I tak, hipoteka na 5 lat ze stałym oprocentowaniem wynosi tylko 3,75%, a 5-letnia ze zmiennym oprocentowaniem tylko 2,5%, to jest nasz prime minus 1%. Jak Państwo widzą, usługi oferowane przez naszą Credit Union wcale nie odbiegają od usług, które oferują banki kanadyjskie. Dodajemy do tego jeszcze nasz język polski, którego tam nie możecie Państwo tak użyć. Zapraszam bardzo do naszego oddziału na Blur, a osoby, które nie słyszą, a nie mają konta jeszcze u nas, są bardzo mile widziane. Zapraszamy.